Rozmowa dnia. Dzień dobry, przed mikrofonem Daniel Lenart. Moim i Państwa gościem w rozmowie dnia jest Kazimierz Mądzik, świętokrzyski kurator oświaty. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie kuratorze, dzisiaj do Kielc przyjedzie Anna Zalewska, minister edukacji narodowej. Będzie mówić o reformie szkolnictwa zawodowego. Czekają nas duże zmiany w tym roku? To jest, jak ja to oceniam, jakby drugi etap reformy, bo pierwszy mamy za sobą, czyli zmiany sieci szkół i rozpoczęcie wygaszenia gimnazjum. Natomiast teraz czeka nas dużo pracy przy szkolnictwie zawodowym. Tu bardziej chodzi może nie o rewolucję, ale o przywrócenie dawnej świetności szkolnictwa zawodowego, pokazać, że szkoła zawodowa to jest dobry wybór. W planach jest wydłużenie nauki w technikum o jeden rok, czyli powrót do tego, tak, co było jeszcze 20 lat temu. I zmieniły się też szkoły zawodowe na szkoły branżowe. To nie jest tylko zmiana nazwy. Tak, to nie jest tylko zmiana nazwy, bo szkoła branżowa będzie podzielona na dwie części. Szkoła branżowa pierwszego stopnia, trzyletnia, i szkoła branżowa drugiego stopnia. I po wielu dyskusjach, to jest dowód na to, że ministerstwo słucha tych głosów od dołu, doszło ministerstwo do wniosku, że szkoła branżowa powinna się kończyć maturą taką samą jak w liceum czy w technikum. Ale również zmiana, która w trakcie procedowania jeszcze wyszła, to to, że szkoła branżowa drugiego stopnia będzie również szkołą w systemie zaocznym. Że ktoś, kto skończy szkołę branżową pierwszego stopnia, zdobędzie zawód, będzie chciał uzupełnić, zdać maturę, bo być może w planach studia, to będzie to możliwe. No tak, ale ktoś, kto chciałby pójść na studia, to pewnie wybrałby technikum, a nie szkołę branżową. Ale czy wybierze technikum, czy szkołę branżową, tych kształcenia, jeżeli chodzi o lata, jest taki sam i tu jest 5 lat, ale mówię tutaj, my pracujemy, o czym wielokrotnie mówię, nad doradztwem zawodowym, żeby młody człowiek mógł wybrać to, co dla niego jest najlepsze. Chcemy w tym pomóc, ale bardzo często jest tak, że ktoś, nie wiem, po roku, po dwóch w szkole branżowej może dojść do wniosku, że to nie jego wybór. I nie można mu zamykać drogi. Czy on będzie mógł pójść do szkoły branżowej drugiego stopnia, zdać maturę i pójść na przykład na medycynę, jeżeli nagle takie będzie miał potrzeby. No to jedna ze zmian ważnych na pewno. Natomiast drugą jest chyba większe zaangażowanie pracodawców w kształcenie zawodowe. Zresztą w ubiegłym miesiącu minister Anna Zalewska i premier Mateusz Morawiecki wysłali list otwarty do przedsiębiorców, instytucji związanych z biznesem. List, w którym apelują o wsparcie kształcenia uczniów w szkołach zawodowych. Panie kuratorze, jest jakiś oddźwięk ze strony firmy z naszego województwa? Znaczy, my już taki zespół do spraw wspierania szkolnictwa zawodowego, w którym brał udział firmy, mieliśmy od dawna, ale rzeczywiście wsparcie pracodawców jest niezbędne, bo żadna ze szkół nie chciałaby kształcić chyba bezrobotnych. Tutaj problem polega na tym, żeby w systemie kształcenia kształcić na potrzeby rynku, bardzo często nawet na potrzeby rynku lokalnego. Jeżeli będzie przedsiębiorca, który przyjdzie i powie, że on chce trzech, nie wiem, spawaczy na przykład, to i obejmie patronatem klasę, czy będzie mógł zawrzeć umowę lojalnościową z takim uczniem, że po skończeniu szkoły daje mu gwarancję zatrudnienia. To pracodawca włącza się w system kształcenia. Część praktyczną ten uczeń może mieć u niego w firmie, za to będzie miał zapłacone. A więc bardzo bliska współpraca między pracodawcą a szkołą, to na to jest rzeczywiście kładziony duży nacisk, bo jeżeli nie będziemy mieć dobrze wykształconych fachowców, to nie będzie rynku pracy, nie będzie rozwoju kraju, prawda? Na razie klasy patronackie to głównie tworzą duże zakłady pracy typu Celsa w Ostrowcu czy MAN w Starachowicach. Te mniejsze przedsiębiorstwa również zastanawiają się nad klasami patronackimi? Tak, klas patronackich chociażby w Kielcach nam przybywa, bo wiemy, że zmienił się rynek, że pracodawcy zaczynają szukać dobrego pracownika, więc on woli mieć pewność, że ma wpływ na to, jakiego sobie pracownika wybierze, jak go wykształci. Jeżeli on jeszcze będzie u niego w zakładzie przygotowany, to jest idealnie. No tak, tylko teraz rodziców trzeba przekonać, żeby wysyłali dzieci do szkół zawodowych, czy to techników, czy to szkół branżowych, bo na razie jeszcze cały czas licea chyba u większej części rodziców królują. Powoli się to zmienia, ale my to zauważyliśmy, stąd
ten nasz pomysł na mobilne doradztwo zawodowe i wiemy już po pierwszych spotkaniach z rodzicami, że spotkało się z bardzo dobrym odzewem. Jeżdżą pracodawcy na wiadówki do gimnazjów, do ostatnich klas i namawiają rodziców do tego, żeby do nich przyszli ze swoim dzieckiem, żeby znaleźć predyspozycję, a być może porozmawiać o zawodzie, że przede wszystkim, bo słusznie pan doktor zauważył, że co z tego, że my zrobimy bardzo dobre szkoły, dobrze wyposażone, jak uczeń nie przyjdzie, to nie ma szkoły. Stąd trzeba zacząć od źródła, czyli zacząć od rodziców, od młodego człowieka, przekonać go, że pójście do szkoły branżowej to nie wstyd. Mówił pan o mobilnych zespołach doradców zawodowych. Wiem, że kuratorium zapowiadało również otwarcie takich punktów doradztwa zawodowego, czynnych po południu, właśnie dla rodziców, którzy skończą pracę i sobie przyjdą na przykład z dzieckiem poradzić się. I takie punkty miały powstać w większych miastach w naszym województwie. Panie kuratorze, czy te punkty już działają, czy dopiero będą działały? Te punkty już są. My już mamy ulotki, które są rozdawane na spotkaniach z rodzicami. W każdym powiecie? W każdym powiecie są nazwiska, telefony i można się indywidualnie umówić na spotkanie. My jeszcze pracujemy teraz nad wydaniem takiego katalogu szkół zawodowych w województwie. Zaktualizujemy to, co w tej chwili już szkoły kształcą, jakie mają zamiary od września, żeby rodzic mógł taki wykaz dostać. Chcemy troszeczkę odwrócić, że to nie będzie taki katalog szkół, a katalog zawodów, że powiedzmy elektryk i pokazane szkoły, które kształcą w zawodzie elektryka. To jest chyba będzie bardziej czytelne. Mam nadzieję, że do w niedługim czasie nam się to uda wydrukować. Dzisiaj pani minister Anna Zalewska będzie miała udział w posiedzeniu nowej instytucji, która przy Świętokrzyskim Kuratorium Oświaty zaczyna działać. To jest Rada Dyrektorów Szkół Zawodowych. Taką radę ogólnopolską MEN powołało w styczniu. Panie kuratorze, czy w jaki sposób ta rada, która powstanie przy pana kuratorium, będzie wspierać pana działania, pana pomysły? W jaki sposób dyrektorzy się zaangażują w reformę również edukacji? Rada Dyrektorów, zacznijmy od tej, która jest powołana przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, ma być takim organem konsultacyjnym. Ma pomóc chociażby we wdrażaniu tych różnych zmian, jak również dyskutować, podpowiadać, jakie zmiany powinny nastąpić. Ponieważ ja byłem na posiedzeniu takiej pierwszej rady, pomyślałem, dlaczego nie zejść troszeczkę niżej i nie zrobić tego u nas. To się udało już utworzyć, dzisiaj pani minister wręczy powołania. Już nieformalne spotkania były. Bardzo się dyrektorom podoba, bo mogą chociażby między sobą wymienić poglądy. Chociażby to, że dyskutują również o nowych kierunkach kształcenia, żeby na przykład nie otwierać dwóch takich samych w pobliżu, bo szkoły niepotrzebnie by ze sobą konkurowały, a wiadomo, ten sam zawód w dwóch szkołach to kosztuje, prawda? Bo trzeba przygotować pracownie, centra egzaminacyjne, więc to też do tych celów ma służyć. Wypracowanie może też kierunku, w którym szkolnictwo zawodowe ma pójść, jakie zawody w naszym regionie, bo to, co jest może w Kielcach potrzeby, niekoniecznie powinien w Sandomierzu i na odwrót. To też chcemy wszystko wypracować i te wszystkie uwagi, które tutaj uda się zgromadzić, będziemy przekazywali poprzez swoich przedstawicieli, właśnie dyrektorów przy ministrze do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Panie kuratorze, a jak przebiegało wybieranie dyrektorów do tej rady, która działa przy pana kuratorium? Przede wszystkim szukaliśmy szkół, które mają już doświadczenia chociażby w klasach patronackich, ale również chcieliśmy zrobić cały przekrój zawodów, żeby to nie były te same zawody, ale żeby było jak najwięcej, bo muszą się spotykać różni ludzie, bo czasami nawet ten, który się wydaje laikiem, może mieć dobre pomysły. Czyli branżowo, tak? Zostały wybierane osoby, które weszły do rady. Tak, ale to również to nie jest tylko tak, to jest taki organ zamknięty, bo na te spotkania zapraszamy wszystkich dyrektorów szkół, tylko żeby po prostu mieć lepszy przepływ, to jest taka, powiedzmy, przedstawicielstwo. Panie kuratorze, to na koniec zmienię troszeczkę temat, bo sprawa dotyczy szkoły, której wiele lat był pan dyrektorem, czyli Zespołu Szkół Informatycznych w Kielcach. Ona, gmina Kielce chce ją przenieść do obecnego budynku, gdzie mieści się specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy numer 1. Kształcą się tam dzieci niepełnosprawne, tylko rodzice dzieci niepełnosprawnych i same dzieci również niespecjalnie chcą się przenosić, bo one również miałyby zmienić lokalizację. Wiem, że rodzice interweniowali u pana. Wcześniej był pan zwolennikiem przenosin informatyka. Czy coś się zmieniło?
Znaczy przede wszystkim to jest jakby początek całego wydarzenia, bo najpierw musi być podjęta uchwała intencyjna, żebyśmy mogli rozmawiać, że jest temat, bo się może okazać, że na sesji Rady Miasta radni podejmą inną decyzję i tematu nie będzie, ale jeżeli podejmą, to ta uchwała trafi do nas. My musimy dokładnie przeanalizować, co będzie z dziećmi. Musimy mieć pewność, że przede wszystkim dzieciom się nie stanie żadna krzywda. To jest szkoła bezobwodowa, więc tu trudno przypisać ją do miejsca, bo samorząd ma obowiązek dzieci niepełnosprawne dowozić albo zwracać za koszty dowozu. Przede wszystkim będziemy sprawdzać warunki. Czyli warunki już w tym budynku, do którego dzieci z Warszawskiej miałyby się przenieść. Tak, my troszeczkę na wyrost dyskutujemy, bo na przykład tam jest szkoła branżowa na Warszawskiej, która prawdopodobnie zostanie. My wiele rzeczy jeszcze nie wiemy, więc trudno to oceniać. Jeżeli będą konkrety, na pewno zrobimy wszystko, żeby postarać się, żeby wszyscy byli zadowoleni. To nie będzie takie proste. To na pewno nie będzie proste. Bardzo dziękuję za udział w programie. Naszym i Państwa gościem był Kazimierz Mądzik, świętokrzyski kurator oświaty. Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia.